Pracując w instytucie, kontynuowałam dalej studia medyczne. W języku lekarskim, to się tak mówi, zrobiłam specjalizację z interny, najpierw pierwszego, potem drugiego stopnia, uzyskując na to zgodę instytutu. Byłam takim lekarzem, można powiedzieć, domowym całego instytutu, łącznie z dyrekcją. Pracując także w instytucie, zrobiłam doktora nauk medycznych z zakresu medycyny pracy. Pracę wspominam tutaj bardzo, bardzo dobrze. Szefem moim był inżynier Słowikowski, który był bardzo życzliwy, serdeczny, przyjazny dla pracowników. Był takim jednym z nas, a jednocześnie pomagał każdemu z nas w podnoszeniu jego kwalifikacji. Prace nasze polegały na tym, jak samo słowo ergonomia mówi, przystosowanie maszyn i urządzeń do człowieka. Więc ten zespół wielodyscyplinarny był zespołem, który sprzyjał temu. Wiele osób z nas pracujących tutaj zrobiło zarówno doktoraty, niektórzy stopnie habilitacji, a byli także, którzy zrobili, także otrzymali stopień profesora.